Dotarliśmy do prawdziwych nagrań z ataku na Kreml. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż nam mówiono. Szykują się do eliminacji Zełenskiego. A Ukraina już doczekała się odwetu ze strony Rosji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie dwa razy o 6.30 i 18.00 macie nowe newsy z kraju, ze świata, dlatego jeśli nie chcecie niczego przegapić i być zawsze na bieżąco, to subskrybujcie kanał Bądź na Bieżąco lub obserwujcie nas na Facebooku, a my już lecimy z pierwszym tematem. Atak dronów na Kreml, o który rosyjskie władze oskarżyły Ukrainę, prawdopodobnie był inscenizacją przygotowaną przez reżim Władimira Putina, uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku, miała ona na celu mobilizację własnego społeczeństwa, sprowadzenie konfliktu do domu i przygotowanie gruntu pod szerszą mobilizację. Moskwa oskarżyła Kijów o próbę zaatakowania Kremla dwoma dronami, nazywając go zaplanowanym atakiem, sami wiecie jakim. Władze Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, oświadczyły, że nie mają nic wspólnego z tymi działaniami. Według ISW na rosyjską inscenizację wskazuje kilka przesłanek. Rosyjskie władze w ostatnim czasie wzmocniły obronę powietrzną, w tym w Moskwie. Dlatego jest wysoce nieprawdopodobne, by dwa drony mogły przeniknąć przez kilka stref obrony powietrznej i by zostały zdetonowane lub zestrzelone tuż nad samym Kremlem w sposób umożliwiający spektakularne uwiecznienie tego na wideo, ocenia amerykański think tank. Biorąc pod uwagę, że Rosjanie w ostatnim czasie umieścili systemy przeciwlotnicze, pancer w pobliżu Moskwy, uderzenie, które przebiłoby taką obronę powietrzną i doszłoby do ataku na kremlowski pałac senacki, wszystko to stanowiłoby według ISW poważny powód do wstydu dla rosyjskich władz. Natychmiastowa, spójna i skoordynowana reakcja Kremla sugeruje, że atak był przygotowany w taki sposób, by zamierzone efekty polityczne przeważyły ten wstyd. Kreml natychmiast oskarżył Ukrainę o atak, sami wiecie jaki, a reakcje oficjalnie szybko skupiły się wokół tego oskarżenia, pisze ISW. Analitycy oceniają, że w przypadku niezaplanowanego ataku reakcja byłaby mniej zorganizowana. Była bardzo niepokojąca majówka, a przynajmniej jej zwieńczenie na arenie międzynarodowej. Jak zapewne już mogliście usłyszeć w mediach głównego nurtu, doszło do ataku dronów na Kreml. Skutki ataku nie są nam bliżej znane. Rosja oznajmiła, że w wyniku ataku, który uważa za atak terra rerra, sami wiecie jaki, na prezydenta Rosji Władimira Putina, że nikt nie ucierpiał, ponieważ wojsko w ekspresowym tempie unieruchomiło te drony, a kłęby dymu roztaczające się nad Kremlem to tylko skutek upadku. Rosja od samego początku stawia hipotezę, że za przeprowadzanie ataku na Rosję bezpośrednio odpowiada Ukraina, a celem ataku był prezydent Rosji. Jeśli narracja Rosji w tej kwestii by się potwierdziła, byłby to bardzo mocny sygnał do wzmożonej eskalacji konfliktu na Ukrainie i to bez żadnych wątpliwości. Teraz zauważcie, jaki jest hurra optymizm w polskich mediach, że o, Putin zagrożony, że Ukraina jest w stanie go wyeliminować od tak. Tylko pomyślcie sobie w ten sposób, że to jednak mimo wszystko jest eskalacja konfliktu. W żaden sposób nie dążymy do tego, żeby ten konflikt zażegnać, żeby tego już nie było, żeby wreszcie podejść do jakiegoś stołu negocjacyjnego, tylko jest coraz gorzej. Jednak jak widzicie, warto było wstrzymać się delikatnie z publikacją tej informacji na temat tego ataku, żeby posłuchać najpierw, co ma do powiedzenia reszta świata w tej kwestii i inne kanały, które komentują newsy. A tutaj usłyszeć możemy, że była to jedynie prowokacja ze strony Kremla, aby mieć pretekst do dokonania odwetu, a więc faktycznej eskalacji konfliktu, który ewidentnie byłby na rękę właśnie Rosji. Czy faktycznie doszło do prowokacji, tego na razie nie wiadomo tak do końca. Generalnie to będą rozliczać już karty historii. To jest oczywiste, że teraz nie będziemy wiedzieć niczego, bo jest tam mgła informacyjna, mgła wojenna. Przecież Rosja, nawet jeśli faktycznie wszelkie dowody wskazywałyby na jej udział w ataku, to się do tego nie przyzna, bo byłby to ewidentnie strzał w kolano. A z racji tego, że do zdarzenia doszło na terytorium Kremla, to raczej poza Rosją nikt dostępu do nagrań czy zeznań bezpośrednio z miejsca ataku nie ma.
więc będziemy póki co tkwić w impasie. Problem jedynie w tym, że ze strony Zachodu, nawet jeśli faktycznie zostanie udowodnione, że doszło do prowokacji, poza wzmożoną czujnością na takie działania w przyszłości nic nam w zasadzie to nie daje. Jednak jeśli Rosja dalej będzie się trzymać swojej retoryki, a jak widać, że właśnie chyba będzie i nie zamierza zaprzestać, to mają ewidentnie pretekst do tego, by te działania na Ukrainie przenieść na znacznie wyższy poziom, że tak to w ogóle określę. To niestety nawet dla naszego kraju jest bardzo niepokojąca informacja, bo jak sami bardzo dobrze wiecie, ostatnio zostało dokonane przejęcie rosyjskiej szkoły chociażby przez stronę polską i wprawdzie wszystko odbyło się legalnie na zasadach polskiego prawa, co stwierdził nawet były prezydent Aleksander Kwaśniewski, a akurat on nie miałby w tym większego interesu, żeby bronić PiS, no chyba, że chce się pokazać, bo wiemy, że będzie kandydował w przyszłości pewnie na wodza NATO, a przynajmniej już to wcześniej deklarował. W każdym razie podczas gdy Polska prowadzi politykę mocno antyrosyjską i w tej kwestii nikt nie ma do nas polotu, czy nam się to podoba, czy nie. Więc jeśli w trakcie trwania konfliktu na Ukrainie ostro atakując politycznie Rosję oraz wspierając militarnie Ukrainę dochodzi do takich incydentów jak przejęcie rosyjskiej szkoły, to jest to kolejny dobry pretekst do wykorzystania przez Rosję. A tak właśnie się dzieje. Posłuchajcie, co powiedział w tej kwestii ambasador rosyjski w Polsce. Andrzejew zapewnił, że kierowana przez niego rosyjska misja dyplomatyczna jest gotowa na wszelkiego rodzaju wrogie działania ze strony polskich gospodarzy i rozprawi się z nimi w sposób spokojny, profesjonalny, bez ekscesów emocjonalnych, kierując się wyłącznie koniecznością uwzględnienia interesów Moskwy. No i cóż, dajcie koniecznie nam znać, co wy o tym wszystkim myślicie, a tymczasem sprawdźmy, jaka jest opinia Miedwiediewa w sprawie ataku dronów. And fellow at Baltic Security Foundation, thank you so much, sir, for joining us. Thank you. So my first question to you, how do you assess these allegations? Atak dronów nie pozostawia Rosji żadnych opcji z wyjątkiem fizycznej eliminacji Zełenskiego i jego kliki, napisał były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. W środę Rosja oskarżyła Ukrainę o nocny atak dronami na Kreml, co miało być próbą wyeliminowania prezydenta Władimira Putina. Ukraina zaprzeczyła, by miała coś wspólnego z tym incydentem. Kreml twierdzi, że w rzekomym ataku na prezydencję Putina w otoczonej murami kremlowskiej cytadeli zostały użyte dwa drony. Według Rosjan zostały one zneutralizowane przez elektroniczną obronę. Rosja zapowiedziała, że w tej sytuacji ma prawo odwetu. Kilka godzin później były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w mediach społecznościowych stwierdził, że domniemany nocny atak dronów na Kreml nie pozostawił Moskwie innego wyjścia niż fizycznie wyeliminować prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego klikę w Kijowie. Nie trzeba nawet podpisywać aktu bezwarunkowej kapitulacji. Hitler, jak wiadomo, również go nie podpisał, dodał. Nie atakujemy Putina ani Moskwy, walczymy na naszym terytorium, oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do oskarżeń Rosji. Doniesienia z Moskwy skomentował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Michajło Podoljak. Rosja ewidentnie przygotowuje atak, sami wiecie jaki, na dużą skalę, dlatego najpierw zatrzymuje dużą, rzekomo wywrotną grupę na Krymie, a potem demonstruje drony nad Kremlem, napisał polityk. Zaznaczył, że Ukraina prowadzi wyłącznie wojnę obronną i nie atakuje celów w Rosji. Internal audience and the American audience. It's not going to work. They're not going to do that. What Russia is doing are like things like the attacks on Kherson we saw yesterday. Chyba wszyscy pamiętamy jeszcze jak na początku zeszłego roku, kiedy konflikt na Ukrainie się dopiero zaczynał, a w mediach głośno trąbili o chociażby grupie Wagnera, która została wysłana na Ukrainę, żeby wyeliminować prezydenta Zełenskiego, no to nic w zasadzie takiego się nie działo i Zełenski wtedy hucznie pozował do zdjęć w centrum Kijowa, kiedy wszędzie trąbiły alarmy, syreny alarmowe, no i uważano, że jest bezpieczny, że tak naprawdę nawet grupa Wagnera ma nie być zdolna do czegoś takiego. Teraz po czasie wiemy, że jednak do tego nie doszło i niekoniecznie w ogóle były takie plany oficjalne. A przypomnijmy, że wtedy Rosja nie miała jeszcze takich powodów jak teraz, żeby się z nim rozprawić, że tak to powiedzmy. Miedwiediew od początku konfliktu nie przebierał w słowach, nawet i w przypadku Polski. I w zasadzie można by go uznać za odklejonego, bo jego wypowiedzi na temat choćby użycia głowic nuklearnych czy zniszczenia całego świata, jeśli Rosja miałaby upaść, tak właśnie się prezentowały na arenie międzynarodowej, to teraz
jednak powiedział wprost o wyeliminowaniu Zełenskiego. Co brzmi z jednej strony dość niepokojąco, ale z drugiej strony zaś lekko absurdalnie, jak ten nakaz aresztowania Putina chociażby. Jeśli to faktycznie byłby ukraiński atak na Rosję, to słowa Miedwiediewa byłyby w pewien sposób nawet uzasadnione. Jednak strona ukraińska nie potwierdziła doniesień Kremla w tej kwestii, bo jak czytamy w artykule, z zainteresowaniem obserwujemy rosnącą liczbę wpadek i incydentów, które mają miejsce w różnych częściach Federacji Rosyjskiej. Pojawienie się niezidentyfikowanych bezzałogowców w obiektach energetycznych lub na terenie Kremla może jedynie świadczyć o partyzanckiej działalności lokalnych sił oporu. Jak wiecie, drony można kupić w każdym sklepie wojskowym. Utrata władzy nad krajem przez klan Putina jest oczywista, dodał. Coś się dzieje w Rosji, ale na pewno bez ukraińskich dronów nad Kremlem, zakończył. Czy tak faktycznie jest? Czy za to odpowiedzialni są Rosjanie, którzy mają już dość Władimira Putina, czy może wręcz przeciwnie? Nie wiem, czy znacie taki kanał jak chociażby 1420, na którym Rosjanin przeprowadza w Rosji sądy uliczne. Są napisy również po polsku, no i pyta się o opinię Rosjan na temat tego, co się dzieje. Generalnie ten 1420 raczej nie jest za Putinem, a jednak z wypowiedzi tych wszystkich osób, których przepytuję, wynika raczej to, że wszyscy, a w zasadzie większość rozmówców z Putinem się zgadza i mają bardzo negatywny stosunek do Polski, do Europy, do Zachodu, no i przede wszystkim ostatnio również do Ukrainy. Czy faktycznie są tam partyzanckie ruchy oporu? Być może tak. Tego również wykluczyć nie możemy. Ale jeśli była to Ukraina, no to możemy faktycznie szykować się na odwet. I to już nie będzie zabawne ani dla Ukrainy, ani dla nas. Stolica Ukrainy została w nocy zaatakowana za pomocą dronów i rakiet. Z wstępnych ustaleń wynika, że wszystkie zostały zestrzelone. Informację przekazał Serhii Popko, szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej. Rosjanie zaatakowali Kijów z użyciem dronów kamikadze, szachet i rakiet. Popko przekazał, że był to trzeci nocny atak na Kijów na przestrzeni pierwszych 4 dni maja. Alarm powietrzny w Kijowie trwał około 3,5 godziny. Według wstępnych informacji ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła wszystkie wysłane w kierunku stolicy drony i rakiety. Ponadto, jak przekazała strona ukraińska, co najmniej 5 eksplozji było słychać w Odessie. W obwodzie kijowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza. Wybuchy odnotowano też w obwodzie zaporowskim. Nie wiadomo jeszcze, czy Rosjanie sięgnęli tam celów. Według ostatnich informacji 21 cywilów odeszło z tego świata, 48 zostało rannych w wyniku środowego ataku wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie służby poinformowały, że cywile zostali poszkodowani na stacji kolejowej, stacji paliw, na przejeździe, w sklepach oraz w supermarkecie. Tak jak mówiłem, była to ciężka majówka, nie dla wszystkich, ale jednak ciężka. Z ciekawości przejrzałem sobie jeszcze kanał na YouTube Kijów Live, gdzie można zobaczyć na żywo, ale i cofnąć się o kilkanaście godzin, co działo się w Kijowie. I poza niewielkim dymkiem nad kijowskim lasem i wyjącymi kilka razy syrenami przeciwlotniczymi, ataków nie zaobserwowałem. No ale może po prostu przeoczyłem takie ataki i nie oglądałem całej tej relacji, bo tam można chyba kilkanaście godzin do tyłu sobie to wszystko cofnąć, a po prostu przeglądałem sobie tak pobieżnie. Nie wiem, możecie sami sobie to zweryfikować, sprawdźcie nagrania, sprawdźcie live'y, no bo kamerki na żywo są tam dostępne cały czas. No i co? Ja się już będę żegnał. Piszcie koniecznie, czy w kolejnych materiałach chcielibyście takie newsy, które są bardzo aktualne na czasie, o tym, co się finalnie dzieje w tej całej konfrontacji ukraińsko-rosyjskiej i co grozi ewentualnie Polsce, czy może przejść na nieco luźniejsze tematy, chociaż może nie nawet luźniejsze, ale przykładowo o polskiej gospodarce, o polskim górnictwie, o polskim społeczeństwie. Dajcie koniecznie znać, jakie tematy bardziej uważacie za istotne. Tymczasem ja już się żegnam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia codziennie 6:30, 18:00. No i hej!